Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Kochani, dzisiaj będziemy mieli to spotkanie w takiej zmodyfikowanej trochę formie, właśnie ze względu na ten nacisk online'owy. Dlatego teraz będzie homilia, a po Komunii Świętej, podczas uwielbienia też będzie modlitwa za chorych, a po mszy świętej będą dwie konferencje, do pierwszego czytania z niedzieli i do Ewangelii z niedzieli. Konferencję wygłosi ksiądz Adam Pastorczyk. Ksiądz Darek dzisiaj ewangelizuje na tak zwanej kolędzie, więc go nie będzie. A ja powiem do Ewangelii, którą mieliśmy w niedzielę, i na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Tak to będzie wyglądało. Wracając do tego słowa dzisiejszego, słuchajcie, tej Ewangelii z dzisiejszego dnia, to bardzo jakoś dotknęło mnie to i przekonało kolejny raz, słuchajcie, że to Jezus ma inicjatywę we wszystkim, co w naszym życiu jest związane z wiarą czy z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich. Bo zobaczcie, mamy sytuację, w której Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Nie Filip szukał Jezusa, tylko Jezus postanowił udać się do Galilei i on spotkał Filipa. I to jest, słuchajcie, taka prawda, która bardzo mocno musi być podkreślona jakby w tej rzeczywistości wiary naszej, także praktyk religijnych, także dobrych uczynków, że nie są one naszymi pomysłami, tylko Bóg ma inicjatywę pierwszy. To, że my się modlimy, to, że włączyliśmy dziś YouTube, czy włączyliśmy Radio Profeto, czy przyszliśmy tutaj do świątyni, to nie był nasz pomysł. To był Boga, to był pomysł Pana Boga. My tylko albo aż odpowiedzieliśmy na to natchnienie. Nie? Jeżeli ktoś myśli na przykład, że różańcami, modlitwami czy dobrymi uczynkami zasługuje sobie na niebo, czy zdobywa sobie niebo, no to nie, to jest w wielkim błędzie. Bo niebo już nam wysłużył ktoś inny. Niebo nam wysłużył Jezus na krzyżu. A dzięki temu my możemy otworzyć się na to natchnienie Ducha Świętego, który nas zaprasza do modlitwy, do uczynków miłosierdzia. I dzięki temu możemy przyjąć te dobra duchowe i podzielić się nimi z drugim człowiekiem, nie? A
ale zawsze inicjatywa jest po stronie Pana Boga, a nie człowieka. Pamiętam naszego wykładowcę, księdza Stanisława Mieszczaka na liturgice, kiedy tłumaczył nam modlitwę, dlaczego istnieje w ogóle sens modlitwy za zmarłych, to nie zapomnę sobie, zawsze co roku przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, zawsze ksiądz Stanisław rysował na tablicy nam, klerykom, taki rysunek. Oko Bożej Opatrzności u góry na tablicy, a poniżej człowieka, ludzika. I strzałeczki od Pana Boga do człowieka strzałeczka i od człowieka do Pana Boga. Gdzie chciał nam pokazać, że zawsze inicjatywa przychodzi ze strony Pana Boga. To Bóg daje nam natchnienie do modlitwy za zmarłych. My, odpowiadając pozytywnie, zaczynamy się modlić, zdobywamy łaskę, to duchowe dobro, i dzięki temu, że otrzymaliśmy to, przyjęliśmy to duchowe dobro, możemy się podzielić z tymi, którzy są w czyśćcu. Wytłumaczę to na zasadzie działania na przykład fotowoltaiki. Myślę, że to będzie dobry przykład. Pod warunkiem, że mamy baterię. Czerpiemy ze słońca, ładujemy baterię i ta bateria ma zgromadzoną określoną energię i może na przykład nam ogrzać wodę. W perspektywie, w rzeczywistości łaski Bożej jest tak samo, nie? Że ta moc od Pana Boga przychodzi zawsze pierwsza. My możemy naładować tą baterię i oddać tę łaskę, podzielić się tą łaską z innymi, czy to z drugim człowiekiem tutaj żyjącym na ziemi, modląc się za niego, czy tym, który jest w czyśćcu. Ale działanie jest takie samo. Zawsze Bóg ma pierwszą inicjatywę, to On najpierw daje nam łaskę, my ją przyjmujemy i dzięki temu możemy się nią podzielić. Nie? Z tym jest też związane, słuchajcie, bardzo mocno rzeczywistość wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego. Bo na ile będziemy otwarci na i wrażliwi na te natchnienia, na tyle będziemy mogli się podzielić tymi dobrami duchowymi z drugim człowiekiem. Czy też uczynkami miłosierdzia, do których nas Duch Święty zaprasza. Jeżeli jesteśmy na to zamknięci, niewrażliwi, no to niestety, to wtedy mówimy o owej utracie łaski. Byłem teraz na rekolekcjach adwentowych w jednej z parafii, gdzie we wspólnocie księży był kapelan kilku szpitali w tym mieście, w którym głosiłem. I opowiadał taką wstrząsającą sytuację, gdzie w piątek przed rozpoczęciem rekolekcji był na oddziale covidowym i był ojciec i syn. Ojciec miał lat 70, syn miał lat 40. I ten ojciec był zabierany na OIOM i miał być podpięty pod respirator, bo już nie mógł sam oddychać. Wyspowiadał się ten tata, przyjął sakrament chorych i pyta się ten ksiądz, kapelan, jego syna, który leżał obok, czy chce się wyspowiadać. A ten syn mówi, że nie, że to nie jest jeszcze jego czas. I ten ksiądz, słuchajcie, przyszedł w poniedziałek znowu na oddział covidowy i pyta pielęgniarek, gdzie jest ten syn tego pana, bo go nie widzi, a tak cały czas chodziło to za nim, żeby temu synowi jeszcze raz zaproponować spowiedź. A pielęgniarki mówią, proszę księdza, ten chłopak umarł na drugi dzień, a jego tata umarł przed chwilą. I słuchajcie, to gdzieś mnie tak wstrząsnęło, nie? Bo pomyślałem sobie, Boże, Pan Bóg daje te natchnienia, Pan Bóg nam jakby się o nas dopomina, jakby o nas walczy. Ten ksiądz go pyta, chcesz się wyspowiadać, bo tata się wyspowiadał,
tata nie wiadomo, czy przeżyje. Ten chłopak mówi, nie mój czas. I umiera na drugi dzień, nie? I umiera na drugi dzień. Bóg jest zawsze pierwszy, to prawda. Ale tak ważne jest to, żebyśmy serce mieli otwarte na Jego natchnienia i żebyśmy się nie bali za tymi natchnieniami, słuchajcie, podążać. Amen.